dobra, kurwa, silnik w elektryku się spierdolił, więc pierdolę, jadę na hulajnodze. Będę jeździł w trybie eko, żeby mi wystarczyło baterii przynajmniej na dwa zamówienia. To mam obawy, że ja usnę z taką prędkością. Pierwszy odbiór mam z Muchachos tutaj na Zabłociu i lecę na bagry z tym. Szybciej będzie chyba opierdolić to tu dookoła. Tu ptycie za tymi oczami. Boję się, że ja długo nie wytrzymam. Jeżdżąc 20 na godzinę. I będę pchał do domu maszynę. Dobra, dam dwa silniki na tym eko przynajmniej. Nie róbmy jaj. Globo 215. Czekaj pięknie. No, a po wczorajszej jeździe silnik rozsypał się w elektryku. Pakuję w karton, jutro wysyłam do tego całego bikera, e-bikera, czy jak to ten sklep się nazywał, co to kupiłem. Niech to coś z tym zrobią. No bo ja nawet 200 km tym nie zrobiłem, a jebło. Jak koło się napędzało, to taki dziwny jakiś, proszę, to jakiś taki niepokojący się dźwięk wydobywał. Tam z tego całego silnika. Taki jakby coś tam się odkleiło. A doczytałem sobie już. Prawdopodobnie to odkleił się magnes i przyczepił się tam gdzieś. No i w momencie jak koło się kręci, no to odrywa go, bo on tam chyba powinien być na kleju osadzony. Odrywa go i się tuczę, bo obija o tą obudowę. Prawdopodobnie wystarczyłoby to tylko rozkręcić i wkleić ten magnes, ale no to jest znak gwarancji. No ja bym może dzisiaj spróbował to zrobić, ale później coś grubszego się stanie, to mi powiedzą, że było rozkręcane i chuj, gwarancji nie ma, nie? Poza tym obstawiam, że jak ten magnes tam się poobijał, to też się trochę pokruszył i cholera wie, czy ten magnes się będzie nadawał w ogóle do założenia, czy ten magnes się będzie w ogóle nadawał do założenia, czy nie trzeba dać nowego. Na pewno opiłki z tego magnesu trzeba będzie wydmuchać, wyczyścić to wszystko. Jak sprzęt ma 2 tygodnie, to na pewno sam przy nim grzebać nie będę. Miałem godzinki ustawione właśnie teraz na 16:30. Przez chwilę myślałem, żeby założyć stare koło, a te resztę gadżetów zostawić na rowerze i jeździć bez wspomagania. Ale to znowu trzeba przerzutkę regulować, przednią, tylną. Tej małej zębatki nie ma z przodu, bo jest wyciągnięta, żeby ten czujnik pas zamontować. Ten czujnik pas mi trochę ociera, więc dodatkowe by mi opór to robiło. Stwierdziłem, że pierdolę, albo na hulajnodze, albo w ogóle. No i już byłem praktycznie gotowy po zameldowaniu wdupić awarię sprzętu i miałem nie iść, ale jak zwykle całe życie na spontanie przełożyłem
uchwyt na telefon, na hulajnogę, a że miałem naładowaną baterię, to dzida. Jedyne co mnie martwi w tej jeździe na tej hulajnodze, że jak mnie wyjebie gdzieś daleko od domu, to nie będzie jak wrócić, to jest raz. Się kurwa odpychał nogą. A dwa, trochę się boję ją zostawiać, nie? Tak jak teraz sobie wziąłem z takiej knajpki, gdzie jest dość bezpiecznie. I teraz sobie wiozę też na takie osiedle zamknięte. A dziękuję bardzo. To nie ma problemu. No ale... gdzieś na jakiejś zadupie to trochę strach to zostawić. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zawsze na hulajnodze w full face jeżdżę. Gówno słyszę, co się dookoła mnie dzieje. Jakbym miał jakąś usterkę w tej hulajnodze, to pewnie nawet bym nie słyszał. Teraz tak dziwnie. W kasku bez szczęki. Odkryte uszy. Im coś zaskrzypi, to mi się miękkie nogi robią. Grafik mam do 21 ustawiony. Jest 17. Nie ma szans, żeby ta hulajnoga 4 godziny akumulator wytrzymał. Więc jak tak mi zejdzie do 45-46, jak będę gdzieś dalej od domu, od razu walę awarię sprzętu i wracam. Na jaką ulicę z tym będziemy jechać? Przedwiośnie? Stare Podgórze. Powinienem znać tą ulicę, a nic mi to nie mówi. Mogłem jeszcze wziąć zamiast hulajnogi gravela, ale... puszczasz? A mnie też? Ale boję się, że... oba koła by były do centrowania po takim jednym wyjeździe, po tych wszystkich krawężnikach i dziurach. Co, dzieliło mi pakietowe. Czyli biorę dwa burgerki, ale czas zrobienia się wydłużył do 11 minut. Chujowo. Kurwa, 26 minut? Coś pojebało? Potwierdziłem opasz. Dzięki. No i to jest zabawka. I zajebał mi w ucho. Pokazał przewagę spaliniaka nad elektrykiem. Tutaj 592 jest pana, czyli to. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki, do widzenia. Najpierw sobie może włącz, kurwa. Jedziemy plantami.
Kurde, mógłbym w sumie na takiej hulajnodze zajeździć. Żeby to miało tylko dłuższe zasięgi i żeby mi tylko jej nikt nie wyjebał. Na szpileczkach ciężko się biega. Pani może nie zdążyć. Nie każdy bohater nosi pelerynę, nie? metrów do celu. Wystarczy to i muszę baterię zmienić w GoProsie. Bo tam widziałem, że miałem 40%. Dobry, przepraszam tak długo, ale tu w ogóle macie nieopisane, nie mogę znaleźć w ogóle bloku. Gdzie jest 2B? Nieopisane w ogóle. Dziękuję bardzo, do widzenia. Podskale z Biedronki. Patrzcie przed siebie, a nie w telefon. No. Koleżko. Spiska. Ja tam przed chwilą byłem. To jest... prostopadła tutaj, gdzie byłem przed chwilą. No, jedynie wyłączam. Proszę. Super, dzięki. Paragonik tam na bok. Dziękuję. Wolałbym się nie bawić w gotówkowe, kurwa, mając hulajnogę na zewnątrz. No ale kij, głośny mam ten alarm, to nie ma chuja, żebym go nie słyszał. Wtedy jeba się tą gotówkę i lecę, kurwa, z buta wjeżdżam, kurwa. Hotel Klat, pokój 10. Tam jest, kurwa, jakiś hotel. No kurde, coś mi to zaczyna coraz bardziej skrzypieć. Trzeba będzie skontrolować śrubki, czy czasem któraś się nie poluzowała. Śrubki, nakrętki. Nie, zaraz, kurwa, gdzie ja jadę? No co, gdzieś tu na końcu, na rogu jest hotel. Gdzie domofon jest? Przepraszam, ja mam zaumień do pokoju 10. Dobra, dzięki. Dzień dobry, gdzie 63 zł? Ma pan wyliczone może? O, to super. Proszę bardzo, jedno. Jeszcze drugie. Dzięki bardzo. Do widzenia. Sushi na Józefa. Czyli tam sprawdzimy zawieszenie na tych, kurwa, dziurach. Znaczy dziurach, na tej kostce. Nie będę się z tobą ścigał, bo mi prądu braknie.
Ty, co to kurwa było? Jakieś mieszkanie w garażach, ale i jaja. Ciekawe, ile jest, jak krzyczą za nutkę w takim czymś. 52 V, 18:20. Ja pierdolę. Dobry, 996. I coś mam ponoć zapłacić. To będzie 28,90. Widzenia. Jakbym potem poszedł troszkę szybciej. Nie, to nie jest dobry pomysł. Kurwa mać, pojechałbym chodnikiem, ale tam ludzi najebane. Gdzie jest Stachowskiego w ogóle? Gdzieś chyba koło Grzegórzeckiej? Tam jak galeria Kazimierz chuj wie. No tak, każe mi przejechać pod tunelem, czyli gdzieś tam w okolice galerii. Nie no, jeden raz można wyskoczyć pod kontencik, ale żal by mi było ją tak katować po mieście. Muszę ją prysnąć w ogóle suchym smarem, kompresorkiem dmuchnąć na zawiasach, bo coś zaczęło skrzypieć. Chyba dać mu, bo mi światło zdupce, czy nie dać mu. A chuj, dem mu. Nie będę stał później jak chuj. Dobra. Redukcja. A co mi tu każe? Nad Wisłę wskoczyć? Taki chuj, ja prosto jadę. Znaczy no, toczę się. 24 i chuj. To jest w ogóle 40, to ja tu nie powinienem być. Dobra, chuj, jak 40 to 40. Nie będę się kompromisował. Nie wiem, ile zarobiłem, ale może z 5 dych mam, to na mandacik już będzie. Połowa, kurwa. No to jest tu po prawej, ale gdzie tu jest jakiś wjazd? Na pasach. Dobry. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Potwierdzamy. I lecimy dalej. O, coś stąd. Na Grzegórzecką. Sushi Hero. Jest gdzieś tu po drugiej stronie ulicy chyba. Jestem na miejscu. Ja pierdolę, dobra, nice. Dostawa jest też na 400 metrów. I z Imonej, że tak powiem. Ciekawe, na którym to jest piętrze. Napisali mi. Nie w tą stronę.
Dobry. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Wzajemnie, dziękuję. Biedronka z Dąbia. No jak to robimy? Chyba tu przejadę wałem. To chyba był wyjazd na wał. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Chuja, tu czy tam? Tu. Żadnego rowerzysty? Nie ma. Masz jakiś czub bez lampki. Dam trochę wyżej niż naprzeciwka. Widzenie jedzie, to nie będziemy oślepiać. Zamówienie będzie gotowe za minutę. Ciekaw jestem, czy to prawda? Ostatnio jak tam byłem, to kurwa cały parking był zajebany kurierami samochodowymi. Ze dwóch na skuterach. Na skuterach. Chyba jeden rowerowy tam był. No to wium. Wjeżdżam i rozjeżdżam. Kurwa, nikogo nie ma, nie do wiary. Jak dzisiaj z dojściem? Jak zwykle, krów. Nie wiem, czy coś będzie widać, ale nie ma jak dojść. Sorry. Musiałem. No nie wiem, no debil. Sos sojowy, jedna sztuka, coś do chuja. A gdzie ja mam w tym niby jechać? Na cystersu. To nice. Dlatego tak szybko zrobiono. Dobry, ja mam tu największe zamówienie, 244. 244. Dziękuję. No, mógłbym jechać tu skrótem, ale i tak się muszę doczłapać do przejścia, bo muszę przejechać na drugą stronę. Kurde, cały dzień przepisowo. Ja do nieba pójdę. Po dzisiejszym dniu chyba, kurde. Dzięki. Dzisiaj zarobię więcej niż myślałem. Hello. Thank you. Goodbye. Kurwa. Ale się odjebało. Ja pierdolę. Spadł guzikiem w dół, się włączył, jebany. Z galerii Kazimierz, doner kebab. Kurde, wolałbym galerii unikać. Nie wiem, jakby mi pawia wpadła, to rzucam to od razu chyba. Kazimierz, to w sumie tam sobie wyjadę. Przypnę ją do barierki od koszyków. Alarmik załączymy i... Jak tam na tym parkingu podzielnym zacznie nakurwiać, to nie ma opcji, żeby ktoś z nią wyszedł. Równe 50 V, 19. Szkoda, że nie włączyłem sobie licznika, ile ja kilometrów zrobię. Bardzo ciepło jest jak na wieczór. Ogólnie cały dzień był taki ciepły, że podobno ludzie się kąpali na zakrzówku. Je, to elegancko kierka przechodzi przez nad szlabanem.
Dzień dobry. 684. Dobrze, dobrze. Proszę. Dziękuję bardzo. Powinnica jeja, powieść tego kurwa debila, co wymyślił jakieś takie kurwa krzesełka na środku. Też by mnie chyba kurwica wzięła, jakbym sobie otupcał właśnie frytkę, a łaziliby mnie jakieś kurwa koło talerza. Dobra, teraz to pasowałoby tam zdążyć przed nim, kurwa, po tych jebanych dziurach. Jasny gwint. Dobra, już prawie jesteśmy. Chyba trzeci raz go widzę, rajdowca. Przepraszam cię, maleńka. Jeśli ten jebany rower nie zjebał, to bym jego opalał. Moje maleństwo. No to pięknie, żebym narobił. By się tylko nie włączył. Nie tym, kurwa. By się tylko nie włączył. Nie no, bezpiecznie tu się chyba nie da. No i co? Kurwa, gdzie tu jest dziewiątka? Halo, dzień dobry, ja jestem pod adresem, tylko jest 8, 9, a nie widzę 8, 10, a nie widzę 9. Drzwi. Dobra. A, dobra. Dzień dobry. To będzie 80 zł. Proszę. Bez reszty, tak? Tak. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Nie wiem, co jest w tym zamówieniu, bo to torebeczka była mniejsza niż nie wiem co, ale naprawdę bardzo mała. A mam pobrać od gościa 190 zł. No to dzisiaj będę przelew musiał robić. Myślałem, że mi trochę gotówy zostawią, a trzeba będzie robić przelew. Będę miał ze 3,5 stówki ich chyba z tym, jak wezmę.
Nie wiem, 105 mam jakiś, dor 105. Prawdopodobnie na dół trzeba zejść, bo tam są goście z Włoch i oni raczej zamawiali jedzenie. Ci młodzi? Tak, albo ci młodzi, albo może pan spróbować. Nie wiem, jest sobie Bianka. Bianka jest. Up? Okej. To będzie 190 zł. 190. No co gimy? Pani Rzeszewska, bo odbiera się przy okienku, a takich zamówień mi dzisiaj potrzeba jak najwięcej. I potrzeba mi klientów, którzy będą schodzić na dół po swoje zamówienia. Pojedziemy bocznymi. Chuj wiecie, można po tym rynku na hulajno zejść. Kurwa, plus taki, że ta kamerka stoi nieruchomo na tej hulajnodze. To może być dość fajna jakość obrazka. O kurwa, ile ich tam jest. Raymonta, hotel Biała Gwiazda. Okidoki. Jest luz na mieście, jakby tak kurwa przyszło w tygodniu jeździć, to ja nie wiem, czy tak fajnie by się tą hulajnogą jeździło. Ale żebym przycisnął baterię, ja pierdolę. Halo, dzień dobry, ja jestem pod hotelem, czy mogę pani wyjść na zewnątrz? Dobra, dziękuję. Nie wiem, Żakob. Już teraz o tej porze nie wiem. W tyłku! Troszeczkę, ja już dzisiaj nie dam rady. Ja już dzisiaj naprawdę nie dam rady, kochanie. Okej? Po prostu tam, gdzie stawiasz nóżki, dobra? Chodź. Wystarczy mi już bardziej synko. Dobra, do pana McDonald? No. Okej. Tam było 33 zł. Jak butówka jest 33. Cztery dychy. Tu masz 7 reszty. Jedno. I drugie. Dzięki, na razie. Jakaś pijalnia czekolady z rynku głównego. Nic tam nie trąbią, że trzeba przelew zrobić? Dziwne. To powinno się od razu chyba pokazać.
Dobry? Globo 065. No to sobie tam jeszcze do tego baru, dobra? Dobra, dzięki. Dzień dobry. Globo 065. Nagle kurwa nie ma zamówienia. Kurwili mi, ja nie będę kurwa jedną ze mnie chuja robić. Drugi bieg, dzida do domu, kurwa. Awaria sprzętu, pierdolę. O, dziura. Kurwa druga, pizda. No, 100 zarobiłem, 50 przepiję. Coś będę miał z tego weekendu, nie? A jak niedziela, to do żabki, do żabki, do żabki. A jak niedziela, to do żabki, do żabki. Kurwa, duży Ben. Czekaj, co jest tańsze, kurwa. Benek czy żabka?